Witam. W dzisiejszym filmiku postaram się Wam opowiedzieć wszystko o Chiyose no Jutsu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy podpisali ze mną pakt o wysyłaniu mi pieniędzy. Chiyose no Jutsu, czy po prostu technika przywołania, to ninjutsu czasoprzestrzenne, które pozwala użytkownikowi transportować zwierzęta czy ludzi z dużych odległości dzięki krwi. Zanim jednak to wszystko się wydarzy, musi on spełnić dwa warunki. Po pierwsze, przywoływacz musi najpierw podpisać pakt z danym zwierzęciem lub z całym jego gatunkiem. W przypadku ropuch takim kontraktem jest zwój, na którym użytkownik podpisuje swoje własne imię krwią i odciskami palców jednej dłoni. U Orochimaru chociażby jest to tatuaż na ramiona, który jest kontraktem z wężami i gdy chce on przywołać jakiegoś węża, to rozmazuje krew właśnie na tym tatuażu. Użytkownik nie musi się ograniczać oczywiście do jednego paktu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpisać ich więcej i tak przykładowo Sasuke jest w stanie przyzywać węże oraz jastrzębie, a taki Konohamaru może przywołać ropuchy oraz małpy. Kontrakty te nigdy nie wygasają i nawet jeśli użytkownik zostanie zabity, a następnie wskrzeszony przez Edo Tensei, mogą wciąż przywoływać zwierzęta, z którymi podpisali pakt za życia. I to już jest połowa sukcesu. Drugim warunkiem jest to, że do przywołania jest potrzebna wcześniej wspomniana krew, choć czasem w anime widać, jak robione jest to bez udziału krwi. Użytkownicy najczęściej rozcierają krew na dłoni, którą podpisali kontrakt, ale nie musi tak wcale być. Chociażby właśnie Orochimaru rozcierał ją na tatuażu, a Kakashiemu zdarzało się przywołać zwierzaki za pomocą zwoju. Krew jest zwykle pobierana z jednego z palców, ponieważ jest to najszybszy sposób, ale można też wykorzystać wcześniej otwarte rany z krwią. Następnie kierują oni czakrę do dłoni, jednocześnie wykonując następujące pieczęci ręczne. Dzik, pies, ptak, małpa i baran. Po czym kierują dłoń w miejsce, gdzie ma być przywołane zwierzę. Najczęściej jest to ziemia pod ich nogami. Jest jedna opcja, aby nie używać swojej krwi. Można to zrobić za pomocą krwi innej osoby, która podpisała kontrakt, ale to przywoływacz musi zapewnić czakrę potrzebną do przywołania. Tak to właśnie zrobił Suigetsu, przyzywając Mandę wraz z Sasuke za pomocą jego krwi. Ilość czakry zgromadzonej w tej dłoni określa wielkość i liczbę przywołanych zwierzaków. Jeśli damy tej czakry za mało, przywołane zostanie tylko małe, młode zwierzątko. Natomiast jeśli damy jej dużo, to możemy jednym przywołaniem przyzwać wiele dorosłych zwierząt jednocześnie. Mało tego, dwie osoby, które podpisały ten sam kontrakt, mogą połączyć swoją czakrę w celu przywołania szczególnie potężnego zwierzęcia. Tak zrobiła to Sakura i Tsunade, przyzywając 1/10 ciała Katsuyu z lasu Shikotsu. Po pomyślnym przywołaniu zwierzęta zazwyczaj udzielają pomocy przywołaczowi, wykonując zlecone przez niego zadania czy pomagają im w walce, ale równie dobrze mogą zostać wykorzystane chociażby po to, aby być bazą pod inne jutsu. Przykładowo Jiraiya przyzwał tutaj wielką ropuchę w powietrzu, która spada z impetem na ziemię i przygniata jednego z węży Orochimaru. Czy tutaj Temari przyzywa Kamatari z pomocą swojego wachlarza, tworząc jednocześnie potężną trąbę powietrzną, co powoduje, że Kamatari leci znacznie dalej i niszczy wszystko na swojej drodze. Jednakże przywołane zwierzęta nie są w ogóle zobowiązane do robienia czegokolwiek, a to czy pomogą, to ich dobrowolna sprawa. Tak przykładowo Manda nie raz groził zabiciem swoich przywoływaczy, czy Gamabunta nie chciał początkowo pomagać Naruto w walce z Shukaku. Mało tego, zanim w ogóle dane zwierzę zostanie przywołane, mogą oni odmówić, tym samym wysyłając kogoś innego w ich miejsce. Również nie da się przywołać zwierząt w nieskończoność, ponieważ po ich odwołaniu wracają tam, skąd zostały przyzwane, również wtedy, gdy się zmęczą lub minie zbyt dużo czasu. Posiadanie Rinnegana pozwala użytkownikowi ominąć kilka ograniczeń związanych z tą techniką. Chociażby mogą przywoływać zwierzęta, a nawet ludzi bez potrzeby używania krwi. Również Gedomazo może być przyzywana wyłącznie przez posiadaczy tego dojutsu i za pomocą tych oczu jej działania są kontrolowane. Hagoromo Otsutsuki potrafił nawet przyzwać ludzi i wszystkie ogoniaste bestie z wymiaru Kagui, jednakże potrzebował do tego czakry 17 martwych Kage. Są tak naprawdę trzy ciekawostki tego jutsu. Pierwsza jest taka, że zwierzęta mogą przyzywać tych, z którymi zawarty jest kontrakt, używając do tej techniki odwrotnego przywołania. Widzieliśmy to chociażby wtedy, gdy Naruto został przyzwany na górę Myoboku. Drugą ciekawostką jest to, że gdy jakieś zwierzę jest przywoływane, to tak naprawdę nie wie, kto jest przywołującym, choć wyjątkiem jest tutaj Kurama. Ostatnią ciekawostką jest to, że w Naruto Shippuden próba przywołania zwierzęcia bez podpisania z nim kontraktu spowoduje teleportację przywoływacza do miejsca, w którym zwierzę mieszka. W Boruto natomiast zostało to zmienione, więc gdy spróbuje się to zrobić, to przywołanie po prostu nie zadziała.
Są trzy miejsca, które zostały nam przedstawione, w których mieszkają dane zwierzęta. Są to kolejno Góra Myoboku, zamieszkiwana przez ropuchy, Jaskinia Ryuchi, zamieszkiwana przez węże oraz Las Shikotsu, zamieszkiwany przez ślimaki. Przedstawię wam teraz zwierzęta tam mieszkające, a następnie przejdziemy do pozostałych, których miejsca zamieszkania nie znamy. Fukasaku jest to starsza ropucha, często nazywana szefem, która ma ponad 800 lat. Wraz ze swoją żoną są znani jako dwoje wielkich ropuszych mędrców. Jest szanowany i bardzo mądry. Ponadto wraz ze swoją żoną może użyć potężnego genjutsu Magen Gamma Rinsho, co jest świetnym dodatkiem do takiego Jirai, który nie potrafił genjutsu. To genjutsu atakuje zmysł słuchu i paraliżuje ciało celu. Ponadto Fukasaku potrafił używać uwolnienia wody oraz wiatru. Oczywiście jest też niezwykle doświadczony w używaniu senjutsu, które lepiej opisałem tutaj. Jest w tym na tyle dobry, że może zgromadzić dużą ilość naturalnej energii z pełną jej kontrolą w ciągu jednej chwili. Do tego jest też dobrym nauczycielem, ponieważ nauczył tego Jiraiya oraz Naruto. Gama. Jest strażnikiem paktu, który podpisuje się z żabami. Potrafi za pomocą swojego długiego języka unieruchomić przeciwnika i ciskać go przykładowo o ziemię. Ponadto posiada dość dużą siłę, dzięki której był zdolny zablokować atak Kisame, a do tego dzięki specjalnej zbroi jego czakra nie jest absorbowana przez same Hade. Gamma Bunta. Jest jedną z największych żab zamieszkujących górę Myoboku. Może wypluwać olej z ust, który w połączeniu z technikami ognia tworzy potężny ognisty pocisk, ale również jest w stanie wykorzystywać naturę wody. Poza tym, pomimo potężnych rozmiarów, jest bardzo zwinny, chociażby wyskoczył z potężnej szczeliny bez żadnych problemów. Używa także dużego Tanto, który wraz z jego potężną siłą jest w stanie nawet odciąć ramię Shukaku, ale również jest wytrzymały, bo zdołał przyjąć na siebie bezpośredni atak właśnie przez jedną ogoniastą bestię. Gamaden. Widzieliśmy go tylko, gdy podczas ataku na Konohę został wysłany w celu poinformowania Shimy, aby przyzwać wsparcie do wioski. Poza tym nic o nim nie wiemy. Gamma Goro. Został przedstawiony w Boruto jako bardzo posłuszny Konohamaru, ale nie wiemy o nim zupełnie nic. Gamma Hiro. Kolejna gigantyczna ropucha, która posiada dwa duże miecze i potrafi się nimi oczywiście bardzo dobrze posługiwać. Wykazał również zdolności Daijutsu. To właśnie on został przywołany, aby przygnieść jednego z węży Orochimaru, choć wtedy był pokolorowany na zielono i brązowo, tymczasem później już na dwa odcienie zielonego. Gamaken. Jest bardzo potężnym wojownikiem, pomimo tego, że w siebie nie wierzy. W walce używa broni o nazwie Sasumata i tarczy Sakazuki, a nawet walczył z przywołańcami Paina dwa razy. Raz, gdy został wezwany przez Jiraiya, a drugi raz, gdy Konoha była atakowana. W anime jest zdolny nawet wywołać eksplozję swoją Sasumatą i jest bardzo wytrzymały, ponieważ został ugryziony wiele razy przez psa Paina, ale wciąż z nim walczył. Gamma Kichi. Najstarszy syn Gamma Bunty i osobisty przywołaniec Naruto. Mimo tego nie został pokazany wiele razy w akcji, ale z tego co widzieliśmy, to potrafi on tak jak ojciec posługiwać się Tanto i jest bardzo zwinny. Ponadto pokazał zdolność łączenia senjutsu ze swoją naturą wody, tworząc technikę zwaną Mizuam Meteppo, która tworzy lepką warstwę wody. Ponadto potrafi również używać uwolnienia ognia, takich jak Katon Endan, czy wraz w kooperacji ze swoim bratem Futon Gamayu Endan. Gamma Maru. Bardziej znany jako Wielki Ropuszy Mędrzec. Jest najstarszą i najbardziej szanowaną ropuchą ze wszystkich mieszkańców Góry Myoboku. Jest głównie znany ze swoich proroctw, które są niedokładne, ale trafne. Było tak chociażby z Jiraiyą, który miał mieć ucznia, który to zbawi lub zniszczy świat, ale nie było wiadomo, o którego ucznia chodzi. Jest tak stary, że pamięta jeszcze czasy Kaguya Otsutsuki, co czyni go najstarszą żyjącą istotą w świecie Naruto, a nawet pokazał wspaniałą kontrolę nad energią naturalną już za bardzo młodej ropuchy. Również to on nauczał Hagoromo i Hamurę. Potrafi używać uwolnienia wody oraz jest w stanie używać specjalnej kryształowej kuli do obserwowania każdego z dużej odległości, pod warunkiem, że zna wzór czakry tej osoby. Gamma Riki. Jest zdolną ropuchą, która potrafi używać uwolnienia wody, takich jak Suiton Mizu Deppo, którym może rozcinać obiekty. Również może w połączeniu z przywołaczem używać bardziej niszczycielskich ataków. Ponadto jest w stanie używać genjutsu zwanym genjutsu Kiss, który rzuca się po pozałowaniu przeciwnika, umieszczając go w iluzorycznym świecie, w którym każdy ma twarz przypominającą Gamma Rikiego. Gamma Tama. Jest kijanką z góry Myoboku i nie posiada żadnych umiejętności bojowych, dlatego jest urzędnikiem rejestrującym imię na górze Myoboku.
Gamatatsu. Jest najmłodszym synem Gamabunty i młodszym bratem Gamakichiego. Jest w stanie wypluwać olej z ust, tak jak większość ropuch, oraz tak jak wcześniej wspomniałem, może łączyć tę zdolność razem z bratem, zapalając ten olej. Potrafi również używać uwolnienia wody. Gekomatsu. Ropucha, która pojawia się jedynie w grze Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 i potrafi tworzyć kopie czakry żyjących lub zmarłych shinobi. I to tyle. Gerotora. Rzadki gatunek żab, które strzeże tajemnicy zapisanej na jej odwłoku aż do śmierci wykonawcy. Mieszka w brzuchu swojego kontrahenta i jest znany z doskonałej wytrzymałości. Gerotora pilnuje zwoju, który jest kluczem do pieczęci Naruto. Potrafi również lewitować. Kosuke. Był ropuchą posłańcem znanym z dużej szybkości i wytrzymałości. Został zabity przez Danzo w celu ukrycia informacji o ataku na Konohę przed Naruto. Shima. Żona Fukasaku. Jest bardzo mądrą ropuchą i jest znana z analizy sytuacji i okoliczności bitwy, dzięki czemu potrafi szybko wymyślić najlepszy plan. Posiada też zdolności sensoryczne dzięki swojemu językowi, którym może wykrywać i chwytać przeciwników, a brodawki na tym języku mogą uwalniać żrący śluz. Mało tego, posiada również potężne ilości czakry, ponieważ była zdolna przenieść Gamabuntę, Gamahiro, Gamakena, Fukasaku, Gamakichiego i Naruto jedną techniką przyzwania. Potrafi wykorzystać uwolnienie ognia oraz wiatru. Dodatkowo wraz z mężem mogą użyć specjalnego genjutsu zwanym Magen Gamma Rinsho, o którym mówiłem wcześniej. Jednakże jej największym atutem jest opanowanie senjutsu do perfekcji, dzięki czemu zwiększa swoją siłę i zasięg ataków. To już wszystkie ropuchy z góry Myoboku, teraz czas na jaskinię Ryuchi. Aoda. Wąż, który przyrzekł lojalność Sasuke Uchiha, jest niezwykle szybki i zwinny. Ma też dużą siłę z łatwością potrafiącą udusić przeciwników, a nawet mówiło się, że jego siła jest porównywalna do siły Mandy. Garaga. Personalny wąż Boruto Uzumakiego. Jak wszystkie przedstawione nam węże, jest ogromny, ale też jest bardzo niebezpieczny i nienawidzi ludzi. Ze względu na swoje imponujące rozmiary może z łatwością owinąć się wokół celu, unieruchamiając go. Pluje również jadem, który jest w stanie zmienić ofiary w kamień, a nawet jeśli jest w swoim otoczeniu, może stać się niewidzialnym. Tak jak większość węży, taki on jest w stanie wykryć innych na podstawie ciepła ciała. Trzy gigantyczne węże. Zostały wezwane podczas inwazji na Konohę przez Orochimaru. Są to węże Boa i jedyne co pokazały to zdolność niszczenia budynków, co nie jest niczym imponującym patrząc na ich rozmiary. Ichikishimahime. Choć z wyglądu przypomina człowieka, to w rzeczywistości jest wężem. Jest zdolna do lewitacji i zjadania czakry innej osoby, a także oczywiście może zmienić formę podobną do węża. Może również rzucać specjalne genjutsu, które umieszcza przeciwnika w jaskini z wieloma kolorowymi klejnotami, które trzeba dopasować do ściany z otworami, aby się z tego genjutsu wydostać. Tagi Tsuhime. Kolejny wąż przypominający człowieka. Tak jak poprzedniczka, jest zdolna do lewitacji i zjadania czakry innej osoby oraz do przybrania formy podobnej do węża. Po ugryzieniu przeciwnika rzuca na niego genjutsu, które powoduje, że ofiara widzi zjawy swoich towarzyszy, mówiących o wątpliwościach i zamieszaniu w ich sercu. Genjutsu można przełamać, jeśli ma się wiarę w swoje decyzje i przekonania. Tagori Hime. Trzeci i ostatni wąż przypominający człowieka. Oczywiście również jest zdolna lewitować i zjadać czakrę, natomiast jej genjutsu powoduje, że zgniłe i trujące potrawy przybierają wygląd pysznej uczty. Manda. Był szefem węży i nie mylić tutaj z liderem. Był snobistyczny i dumny z siebie, wierząc, że jest najsilniejszy, co miało swoje podstawy, ponieważ był bardzo potężny i sam jeden był w stanie stawić czoła Gamabuncie i Katsuyu, prawie ich zabijając. Był też znany, ponieważ Gamakichi bał się go tylko z powodu jego wzroku. Pokazał nam brutalną szybkość oraz siłę, a także zdolność zrzucenia swojej skóry po tym, gdy został podpalony przez Gamabuntę i Jiraiya. Jego wytrzymałość była tak potężna, że był w stanie przeżyć przez krótki moment atak C0 Deidary, który nie zdołał zniszczyć ciała Mandy, dzięki czemu Sasuke także przeżył eksplozję. Mędrzec Biały Wąż. Lider węży z jaskini Ryuchi. Jako mędrzec ma dużą wiedzę w kwestii senjutsu i może przekazywać innym swoje nauki. Potrafi wstrzyknąć innym naturalną energię za pomocą swych kłów, jeśli ktoś szuka treningu w dziedzinie senjutsu węży. Według legendy, jeśli ciało ćwiczącego nie będzie w stanie wytrzymać tej mocy i przemieni się w węża, to mędrzec go połknie. I również jako mieszkaniec jaskini jest w stanie używać genjutsu, przybierając tym samym chociażby postać starszej kobiety.
Tym oto sposobem przedstawiłem wam wszystkie znane węże z jaskini Ryuchi i został nam jedynie las Shikotsu oraz inne zwierzęta, których lokacji nie znamy, także oto ostatnia część tego odcinka. Katsuyu jest jedynym nam znanym ślimakiem z lasu Shikotsu i jest osobistym przywołańcem Tsunade oraz jej uczennicy Sakury Haruno. Głównym jej celem jest leczenie, ale ma też ofensywne techniki. Może też dowolnie się dzielić na mniejsze klony i łączyć, jeśli jest taka potrzeba. Klony te mogą przyczepiać się do rannych ludzi, umożliwiając przywołaczowi skierowanie przez nich swojej czakry, aby uleczyć osobę, oraz mogą tym sposobem komunikować się telepatycznie między sobą. Katsuyu była nawet zdolna połączyć dwie połówki ciała Tsunade, chociaż z powodu jej osłabienia proces ten zajął znaczną ilość czasu. Ze względu na swoją budowę jest niezwykle odporna na obrażenia, a nawet jest zdolna wchłonąć ludzi do swojego ciała, chroniąc ich w ten sposób przed fizycznymi uderzeniami. Z racji, że posiada zdolność do dzielenia się, można przywołać ją w różnych miejscach jednocześnie. Zauważyła ona również, że jej moc jest bezpośrednio związana z mocą jej przywoływacza, dlatego czym silniejsza Tsunade czy Sakura, tym też silniejsza jest Katsuyu. Baku. Personalny przywołaniec Danzo Shimury przypominający tapira. Legenda mówi, że jest w stanie pożerać sny i koszmary, a gdy wdycha powietrze, może wytworzyć potężną siłę ssącą, która wciąga wszystko w dużym promieniu. Gigantyczny małż. Personalny przywołanie z drugiego Mizukage. Jest w stanie wyprodukować zwodniczy miraż, który całkowicie niweluje możliwość zlokalizowania samej małży czy też jej właściciela. Skorupa tej małży jest niezwykle wytrzymała, nic sobie nie robiąc z ataku Onokiego. Liczy też sporo lat, ponieważ była używana przez Gengetsu i zdołała przetrwać aż do czwartej światowej wojny Shinobi. Ibuse. Gigantyczna jadowita salamandra, którą przywoływał Hanzo. Był na tyle potężny, by wraz z połączeniem sił z Hanzo pokonać wszystkich trzech Saninów. Był też w stanie uwolnić trującą mgłę z ust, która odrętwiała ciała ofiary w kilka chwil, a może być nawet śmiertelna, jednakże można tym efektom przeciwdziałać, stosując odpowiednie antidotum. Trucizna ta musi najpierw zostać wygenerowana, a następnie przetrzymywana w ciele Ibuse przez co najmniej 5 minut, zanim zostanie ponownie wypuszczona. Był również w stanie poruszać się pod ziemią. Enma. Król małp, który był osobistym przyzwańcem Hiruzena. Posiada dużą wiedzę na temat różnych technik, ich skutków i wad. Jest bardzo silny fizycznie, będąc w stanie walczyć z wskrzeszonym Hashiramą i Tobiramą. Ponadto jest w stanie transformować się w specjalny kostur tak twardy jak adamantyn, choć pomimo jego twardości zwykły miecz Kusanagi może go zranić. Poprzez zwiększenie swojego rozmiaru w formie kostura może on wypchnąć nawet Kurame z terytorium Konohy oraz w tej formie może się też samodzielnie poruszać. Dodatkowo może się sklonować w formie kostura w mniejsze kostury, tworząc przy tym przykładowo Kongoroheki, czyli małe więzienie chroniące Hiruzena. Shinigami. Jest duchem posiadającym zdolność wyciągania dusz. Ilość duszy ofiary, którą można wydobyć i zapieczętować, zależy od poziomu czakry przywoływacza. Oczywiście czym więcej tej czakry, tym więcej można zapieczętować. Niezależnie od tego, ile przywoływacz zapieczętuje duszy przeciwnika, to i tak jego dusza zostanie w pełni zapieczętowana w żołądku Shinigamiego. Za pomocą specjalnej maski można uwolnić zapieczętowane dusze z tego żołądka. Ninken. Specjalne psy ninja, których było całkiem sporo, a szerzej zostały opisane w tym odcinku, odsyłam was więc tam. Gedo Mazo. Jest pustą skorupą 10-ogoniastego. Można ją przyzwać tylko za pomocą Rinnegana. Gedo Mazo wyssa siłę życiową przywoływacza, jeśli nie jest zasilana przez ogoniaste bestie. Jest bez wątpienia najsilniejszym z przywołańców. Emanuje ogromną niszczycielską siłą, która jest w stanie zniszczyć całą planetę. Pomimo swoich potężnych rozmiarów jest też niezwykle zwinny, ponieważ potrafi skakać na ogromne odległości. Również może emitować widmowe smoki uformowane z czakry absorpcyjnej, które natychmiast wydobywają całą czakrę z każdego, kogo dotkną. Dodatkowo jest zdolny do emitowania łańcuchów czakry, które tłumią moc ogoniastych bestii i mogą zostać użyte do wydobycia ich z Jinchuriki. Co tutaj dużo mówić, jest to po prostu ogromna skorupa posiadająca niezwykłe umiejętności, której żaden inny przywołaniec nie jest w stanie sprostać. Nue. Przywołaniec stworzony przez korzeń. Jest w stanie wyczuwać negatywne emocje, a następnie może opętać przeciwnika i żerować na jego emocjach, zmuszając do poddania się najmroczniejszym impulsom ludzkim. Również żywi się czakrą swojej ofiary, a potem gdy ta ofiara przezwycięży swoje negatywne emocje lub zostanie znokautowana, widmo zostaje wyparte z naczynia. Jest też bardzo wytrzymały oraz zdolny do autodestrukcji złożonej z zebranej czakry, co powoduje potężną eksplozję. Mało tego, może również używać teleportacji za pomocą ninjutsu czasoprzestrzennego.
Kyodai Gumo, osobisty przywołaniec Kidomaru, którym był gigantyczny pająk, prawdopodobnie tarantula. Może ona uwolnić worek jajeczny pełen małych pająków wielkości małego psa. Kidomaru przecina ten worek, co powoduje, że pająki spadają na przeciwnika, tworząc deszcz pająków. Kyodai Gumo może również eksplodować w pajęczynę, jeśli zostanie trafiony. Doki. Trzy istoty przywoływane przez Tajuje, kontrolowane poprzez melodię. Są niezwykle silni i szybcy, bez problemu przebijają się przez lasy. Ponadto mogą użyć specjalnego ninjutsu uwalniającego robaka, który składa się z energii duchowej. Te robaki są przyciągane przez energię fizyczną i absorbują ją wraz z dotknięciem celu. Ziemski Golem. Osobisty przywołaniec Jirobo. Gigantyczna kamienna konstrukcja z jednym okiem. Posiadał wielką siłę fizyczną oraz zdolność pochłaniania czakry przeciwnika. Również posiadał zdolność regeneracji po zadanych mu obrażeniach. Baira O. Potężna muszla, z którą miał problemy Jiraiya. Mogła strzelać kolcami lub używać swoich języków niczym biczów. Posiadał też unikalne genjutsu, w którym wróg jest zamrożony i nie może się poruszać. Jeśli wypuści powietrze z dolnej części ciała, to może się unosić w powietrzu. Jest jeszcze trochę przywołańców, ale zostały nam one albo słabo przedstawione, albo nie posiadały żadnych większych zadań, oprócz po prostu istnienia, czy oczywistego zastosowania jak latanie przez ptaki. Są to m.in. najróżniejsze węże, ropuchy, kruki, rekiny, ningame, sowy, jastrzębie, robaki klanu Aburame, kamatari, pandy, umibozu, orły, małpy, shiromari, moguranmaru, pająki, piranie, pszczoły, nietoperze, ptaksana czy nuiba. Jak widzicie, jest sporo tych zwierzaków, które można przyzwać i tak się składa, że w tym przypadku nie jest wcale tak źle. Chyba każdy z nich otrzymał jakieś logiczne zastosowanie i było uzasadnione, dlaczego pokazali się na przykład tylko raz. Oczywiście najbardziej rozwinięte są wciąż żaby głównego bohatera, czy Gedomazo, które musiało być wytłumaczone dobrze, ale pisząc ten odcinek nie odniosłem wrażenia, że większość tych przywołańców została dodana niepotrzebnie. A co wy myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!